Często słyszę, co to zmienia, czy Ziemia jest płaska czy okrągła, co jest naprawdę ignoranckim stwierdzeniem, ponieważ jest to jedną z najbardziej fundamentalnych rzeczy. Co jest pod twoimi stopami? Co jest nad twoją głową? O co chodzi w tej rzeczywistości? By twierdzić, że nas to nie obchodzi albo że jest to nieważne. By nie zorientować się, co się dzieje. To właśnie udowadnia, co oni zrobili. Zmienili ludzi w zombie, które mogą powiedzieć: "Ha, to nie ma znaczenia, jaka jest rzeczywistość, bo jak to zmienia moje życie?" Więc, jeśli rzeczywistość nie zmienia twojego życia, to co to mówi o twoim życiu? Ludzie wciąż nie doceniają podstępu tych ludzi, którym udaje się oszukiwać cały świat przez ostatnie setki lat. Bardziej zgodne jest myślenie, że twój rząd jest nieudolny, niż to, że w rzeczywistości jest bardzo wyrachowany, wysoce zorganizowany i niesamowicie efektywny w tym, co robi. Uważam Ziemię Kulę za kult, ponieważ spełnia definicję tego słowa, zabierając dzieci już od młodego wieku i bombardując je za pomocą języka sofistyki i zastraszania, aby zainstalować to wierzenie tak, że dziecko ma to wgrane od dzieciństwa i nigdy właściwie tego nie kwestionuje. Można to zauważyć w rozmowach z ludźmi na ulicy, zwłaszcza z tymi niby najbardziej wykształconymi, z największą ilością papierków i tytułów. Zachowują się, jakby byli na wyższym koniu. Wydaje im się, że rozumieją rzeczywistość w związku z tym, czego zostali nauczeni. Ale kiedy zaczniesz kwestionować ich powody czy procesy myślowe, dlaczego wierzą w te rzeczy jako prawdziwe, to zauważysz, że oni nie mają pojęcia, o czym mówią, albo dlaczego wierzą w to, co wierzą. Kiedy stałem na ulicy, przeprowadzając wywiady czy rozmawiając z przypadkowo spotkanymi ludźmi, to sporo ludzi to wyśmiewało. Dzieje się tak, ponieważ zostało to tak przedstawione dla ich umysłów, że tutaj jest grupka koleżków zachowujących się jak świadkowie Jehowi i że to jest jakiś rodzaj religijnego dopytywania o model, koncepcję czy cokolwiek, co lubią. To jest to, co większość ludzi myśli o tym. I to jest aspekt gry, kiedy ludzie mówią: "Ale co to ma za znaczenie?" To ma bardzo duże znaczenie, ponieważ rodzimy się i zadajemy te fundamentalne pytania, a każdy wydaje się mieć odpowiedź. Także ludzie zwyczajnie wybierają jedno z wierzeń, które im pasuje i nigdy ponownie się już nad tym nie zastanawiają. To, o czym myślą, to aby mieć lepsze auto i 4 tygodnie urlopu. Ta cała rzecz z kulistą ziemią i manipulacją systemu, którą mamy, opiera się głównie o twój strach i wykluczenie z większości. Chcą, byś interesował się tym, co inni ludzie robią, myślą, ich opiniami, ale sam nie dotarł do sednej sprawy. Jeśli na serio interesuje cię prawda, jeśli interesuje cię twoje istnienie oraz istnienie ludzkości, to powinno cię obchodzić, skąd pochodzimy i gdzie żyjemy. Jest to najbardziej udowadnialny spisek, największy spisek i jest on na wprost twojej twarzy, bo chodzisz po tej ziemi. Tu nie chodzi o kształt ziemi, tu chodzi o kłamstwo. Chodzi o fakt, że jesteśmy okłamywani już 500 lat i nadal nas okłamują, okradając nas z pieniędzy. Okradają nas właściwego celu nas tutaj na ziemi oraz tego, skąd pochodzimy. Czy myślisz, że pochodzisz z przypadkowej eksplozji wielkiego wybuchu materii, a ludzkość, świadomość i życie jakoś samo powstało z tego wybuchu? Czy to jest kosmologia, którą wybrałeś, aby w to wierzyć? Jeśli tak, to jest to bardzo ważne. Bo jest to absolutny nonsens. Ponieważ wybrałeś wiarę w metafizykę, która jest bajeczką, a jeśli myślisz, że jest to nieistotne, to nie mogę tego zrozumieć. Nie rozumiem, jak można myśleć, że jest to nieistotne, czy znamy prawdę o Ziemi, o miejscu, gdzie żyjemy i skąd pochodzimy. Ale dlaczego mieliby kłamać? A więc, ludzie są ciekawi, jeśli ludzie zobaczą ścianę albo granicę, albo jak będą wiedzieć, że jest graniczna ściana, to spróbują wszystkiego, co tylko mogłoby przejść przez granicę. Więc, jeśli chciałbyś utrzymać ludzi w określonym obszarze, to wtedy kula pasuje idealnie do tego, ponieważ nie ma granicy dla człowieka do przekroczenia, także ludzie myślą, że nie ma innych miejsc. Więc psychologicznie zaakceptują, gdzie są, bez żadnego instynktu albo skłonności dążenia do eksploracji, ponieważ myślą, że nie ma co eksplorować. Także dla psychologicznego mechanizmu kontroli kula pasuje idealnie, ponieważ jest okrągła, jest kulą, nie ma gdzie się z niej wydostać, a jak się wydostaniesz, to będziesz w próżni kosmosu. A wszystko inne jest tryliony kilometrów od nas. Więc możesz siedzieć nieruchomo i zaakceptować gówno, w którym żyjesz. Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś i kim jesteś, to tak jak zaczynać biegać, zanim zaczniesz chodzić.
Sprzedano nam tą opowieść, że życie jest cenne, więc musisz się go trzymać i dalej nakręcać więcej i więcej kasy. Także ludzie nigdy się nie zatrzymują, zastanawiając się, co to jest, w czym żyją. Czym są te nałogowe obyczaje, w których uczestniczą? Co one znaczą? W czym są zakorzenione? Co je prowadzi? Dlaczego się na nich skupiają? Dlaczego za nimi gonią? Jeśli dać im grę z pionkami, ale bez reguł, to prawdopodobnie mogą stworzyć własną grę. W porządku. Ale nigdy nie będą znali prawdziwej rzeczywistości gry. To konstrukt i jeśli mamy go w ogóle zrozumieć, to musimy dostać się do granic, jeśli tam są granice, które ja myślę, że prawdopodobnie tam są z wielu powodów. Niektórzy mówią o nieskończonej ziemi w lewo i prawo, a co z górą i dołem? Przecież powinno być nieskończone w każdym kierunku. To mi nie pasuje. Więc co jeśli to jest jakiś rodzaj zamkniętego systemu? Może to jest właśnie powód, dlaczego koncepcja kuli jest wpychana od początku? Może tam są tereny, które chcą trzymać dla samych siebie? To może być możliwość. Ale również musisz uwzględnić czynnik strachu. Jak ludzki umysł by zareagował, jeśli by mu powiedziano, że jest w pewnego rodzaju wyizolowanej komorze i nikt by nie wiedział, co się dzieje poza komorą, bo byłaby nieprzekraczalna? Jak myślicie, co by się stało? Czy ty dałbyś sobie z tym radę? Nie myśl o tym, jaki jesteś brawurowy i że poradzisz sobie z wszystkim, tylko zastanów się nad tym przez chwilę. Jeśli jesteś tutaj w izolacji, a coś się dzieje na zewnątrz, tylko nikt naprawdę nie wie co, to jak myślisz? Jak byś sobie z tym poradził? Kiedy spojrzysz na heliocentryczny model, to kosmos jest nieskończonym miejscem, więc tworzą rzeczy tak odległymi, że w rzeczywistości tak jak generacje postępują po sobie i ludzie umierają, to oni nigdy nie osiągną ani nie doświadczą tych miejsc. Gdzieś tam z tyłu umysłu są usatysfakcjonowani, że jest ta możliwość. Opowieść, która została stworzona, by pojawiać się w tej części ludzkiej psychiki, że jest możliwość dalszej eksploracji, że nie jesteśmy wyizolowani i może właśnie dlatego zostało to tak przedstawione. Chcą, abyś myślał, że bycie mądrym jest bezmyślnym powtarzaniem jakiejkolwiek informacji, którą cię karmili, tak abyś powtarzał to na zawołanie i to jest to, czym mądra osoba jest. Ale czy naprawdę jest mądrym wierzyć w coś, czego sam nie zobaczyłeś i sam nie doświadczyłeś? To w jaki sposób rzeczywistość działa, nie ma nic wspólnego z człowiekiem próbującym to opisać. Wyjaśnienia nie definiują, co to właściwie jest. To tylko małe historyjki oparte o interpretacje. Jeśli coś jest prawdą, to nikt nie jest tego właścicielem. Na koniec dnia rzeczywistość jest tylko jedna. A każdy z nas jest naukowcem i może to samemu zweryfikować, co jest prawdą, a co kłamstwem.